Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, dzisiaj chciałbym zaprosić was w czasie tego pasyjnego naszego spotkania w Bazylice Bożego Miłosierdzia, byśmy popatrzyli na ręce. Na ręce Jezusa i na nasze ręce. I tak zastanawiając się, od czego zacząć, znalazłem taki tekst, który może nam pomóc w tych naszych pasyjnych zamyśleniach. Tekst zaczyna się od słów "w Twoich rękach". Piłka do kosza. W naszych rękach jest warta 19 dolarów. Ale w rękach Marcina Gortata jest warta 30 milionów dolarów. Rakieta tenisowa jest bezużyteczna często w naszych rękach. Lub może no niewiele warta, bo gramy amatorsko. Ale w rękach Sereny Williams gwarantuje zwycięstwo w turnieju. I to zależy, w czyich jest rękach. Laska w moich rękach może pomagać mi stąpać po ziemi, kiedy jestem chory, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa. Ale laska w rękach Mojżesza rozdzieliła morze. To zależy, w czyich jest rękach. Proca w moich rękach jest tylko zabawką dla dzieci. Ale proca w rękach Dawida jest potężną bronią. To zależy, w czyich jest rękach. Dwie ryby i 5 bochenków chleba w moich rękach to kilka kanapek z rybami, które mogę przygotować i obdzielić. Ale te 5 bochenków chleba i te 2 ryby w rękach Jezusa potrafi nakarmić tysiące. Zależy wszystko, w czyich jest rękach. Gwoździe w moich rękach mogą na przykład zbudować budkę dla ptaków, coś zbić w domu, ale gwoździe w rękach Jezusa Chrystusa dały zbawienie ludziom i życie wieczne. To zależy, w czyich są rękach. Już widzisz, siostro i bracie, wszystko zależy od tego, w czyich jest rękach. A więc jesteśmy w rękach Jezusa, naszego brata. Teraz więc złóżmy w te ręce swoje troski, obawy, rodzinę, relacje. Ponieważ to zależy, czy będą one tylko w moich, czy w Jego rękach. To jest wiadomość dla każdego z nas. I warto popatrzeć na ten obraz Jezusa Miłosiernego. Ręka błogosławiąca i ręka wskazująca na serce. I dzisiaj, siostry i bracia, chcemy poświęcić naszą uwagę tym niesamowitym rękom. Patrzcie na nie, na ten obraz. Słyszymy często w Ewangelii: włożył na nich ręce, ujął za rękę, dotknął, położył ręce. To te ręce leczą. To jest szczególny gest człowieka, który chce, pragnie uleczyć drugiego. To jest
gest relacji między chorym i lekarzem. Jezus te relacje chce nam przekazać. On im te relacje przekazuje. Każdy sakrament pojednania, pokuty, to jest to włożenie rąk na nasze obolałe serca. To jest to uleczenie, którego doświadczamy, namacanie sami na sobie. Ale te ręce Jezusa Chrystusa to są także ręce pracujące. Jak mówi tradycja, przez 30 lat Jezus, prowadząc życie ukryte, pracował. Ręce zniszczone pracą fizyczną dla swojej rodziny wraz ze świętym Józefem. Ale te ręce także brały dzieci w objęcia, błogosławiły je i wskazywały niezwykłą bliskość Królestwa Bożego. Ręce Jezusa, które dzieliły chleb, karmiły głodnych. Wreszcie ręce Jezusa, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, brały bicz do ręki, by rozgonić tych, którzy chcieli wykrzywić i wprowadzić fałszywy obraz Pana Boga. To przecież, siostry i bracia, te ręce Jezusa były rozmodlone, one były wzniesione do Boga, jak czytamy w Ewangelii. Te ręce były pełne uwielbienia, pełne prośby za każdego z nas, ale te ręce także brały Ewangelię, brały Pismo Święte, brały Słowo Boże. Jezus brał w rękę Stary Testament i czytał w synagodze. To jest także dla nas świadectwo, że Duch Święty także poprzez nasze branie Słowa Bożego może wstępować w nasze życie i w nasze serce. I poznajemy także w naszym spotkaniu tutaj ręce nierozdzielnie złączone z krzyżem. Po zmartwychwstaniu w przebitych rękach Jezusa obecny jest krzyż. Tyle lat szkoły Ewangelii, gdzie nauczycielem pozostają przebite gwoździami ręce Jezusa Chrystusa. Te przebite ręce Jezusa Chrystusa, unieruchomione na krzyżu, one wtedy najwięcej czynią. To jest największy paradoks Ewangelii. Tak jak mówiłem już przy nogach, tak samo i przy rękach. Unieruchomione ręce Jezusa przybite do krzyża, bo one ogarniają cały świat. One zostały przybite po to, żeby każdy z nas tutaj obecnych miał życie wieczne. Czy wierzysz w to, bracie i siostro? To dla nas te ręce zostały przybite. Dla nas zostały unieruchomione, chociaż czyniły tyle dobra, chociaż uwalniały od zła, chociaż błogosławiły, chociaż leczyły, to jednak zostały przybite po to, by pokazać nam: jestem posłuszny woli Ojca. To jest wasza droga, to jest droga każdego z nas, droga posłuszeństwa Ojcu. To posłuszeństwo poznajemy na modlitwie, na spotkaniu z Bogiem, na rozmowie z Bogiem. Tyle dobra dla człowieka. Ale Jezus także, tak jak powiedziałem, doświadczył wiele zła. Mówił wyraźnie, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I ma na uwadze ręce Kajfasza, Annasza, Heroda, Piłata, legionistów, którzy go krzyżowali. To złe ręce poorały jego plecy w biczowaniu. One nakładały na głowę mistrza z Nazaretu cierniową koronę. One policzkowały. One przebiły ręce i nogi. Wreszcie przebite ręce i bok stały się niemym świadkiem zwycięstwa. To ten obraz jest stąd. To jest ten niemy świadek, który mówi: ja zmartwychwstałem. Jeśli nie wierzysz, to wsadź palec do moich rąk, do mego boku wsadź rękę. Dotknij mnie, dotknij tych rąk. To one dla ciebie oddały życie. To one dla ciebie dały się przybić do krzyża. To one tobie teraz dają odwagę i radość ze spotkania i dają wiarę. I dziękujemy dobremu Bogu za ręce Jezusa, ale także dziękujemy Panu Bogu za nasze ręce. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nasze ręce
służą do kontaktu z drugim człowiekiem. Bo przecież przez ręce można tak wiele powiedzieć. Jeden uścisk dłoni potrafi przelać w serce moc nadziei, ufności, pokoju. Jeden gest ręki potrafi zatrzymać przed niewłaściwym krokiem, potrafi wskazać drogę bezpieczną, potrafi objawić miłość i odpowiedzialność. I dziękujemy za te wasze ręce, siostry i bracia, na których są obrączki. Popatrzcie na te ręce, ci, którzy mają te obrączki. A jeśli jesteście blisko małżonków, to podajcie sobie w tym momencie ręce. Podziękujcie za to, że jesteście razem tyle lat. Ucałuj swoją żonę, ucałuj swojego męża. Bo to za to trzeba podziękować. A dzieci niech dziękują za rodziców, którzy są tak blisko nich. Którzy przetrwali i burze, i nawałnice, i problemy, i trudności. Przecież czasami wiemy, jak trudno jest. To nie jest tak wszystko pięknie i łatwo. Jest ciężko i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w zakonie. Jest ciężko, trzeba przechodzić przez próby i trzeba teraz dziękować, być wdzięcznym Panu Bogu za ten znak obrączki, za ten znak wierności, za ten znak, który mówi, jest w moim życiu ten, kogo kocham. Bo przecież w czasie małżeństwa Jezus Chrystus, nasz brat, powiedział, daję ci moją siostrę, daję ci mojego brata i bądźcie razem. To Jezus nam błogosławił. To jest coś wspaniałego, coś pięknego. To jest znak, że kogoś kocham, a przecież o miłość walczymy w naszym życiu. Bo tylko miłość przetrwa, bo miłość pójdzie do wieczności. Nic innego. Pójdziemy tylko z miłością. Przed Panem Bogiem staniemy. Z niczym innym. Nie weźmiemy ani portfela, ani kasy, ani konta, ani samochodu, ani ubrania, ani zdolności, nic. Tylko miłość. Tylko miłość. Ważne także jest, byśmy patrząc na nasze ręce, podziękowali za pracę. Nasze ręce są pracowite, czasami obolałe, ale jakże ważne w naszej drodze zbawienia, czasami zniszczone. Ja prowadząc rekolekcje czasami gdzieś w różnych miejscowościach, mówiąc nauki stanowe, to zawsze do mężczyzn dziękuję im za ręce. Czasami rolnicze ręce, spracowane, robotnicze, takie umęczone, takie zniszczone. Kiedy jak się witasz, to wiesz, że człowiek przerzucił tam ileś ton ciężarów, że rzeczywiście to jest taki człowiek na skwał, ale on potrafi klęknąć, potrafi się modlić, złożyć te ręce do modlitwy. To chwała im za to i chwała wam, panowie, za to. I w dniu dzisiejszym, przepraszam, bo dzisiaj Dzień Kobiet, to paniom też chwała za ich ręce, za ich gotowanie, za ich sprzątanie, za wszystkie te, za to krzątanie się w domu, żeby w domu było pięknie, wspaniale, za dzieci, za to wszystko, co się dzieje, co stanowi o także waszej drodze i małżeńskiej, i waszej drodze osobistej, waszym osobistym powołaniu. Jakżeż ważne są ręce, za które trzeba nam dziękować, bo poprzez te ręce, poprzez tę pracę my się możemy zbawić. Przecież codziennie na tym ołtarzu kapłan bierze owoc pracy rąk ludzkich i zanosi Jezusowi Chrystusowi. Patrzmy na nasze ręce. Ileż tam naszej osobistej historii, tej pełnej chwały, poświęceń, pracowitości, tej niechlubnej, o której chcielibyśmy może zapomnieć. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi jest jeszcze jeden ważny taki element, siostry i bracia. Zostaliśmy wyposażeni, a szczególnie nasze ręce, w ten drugi gest, który tutaj widzimy. Gest błogosławieństwa. Macie niezwykły przywilej, rodzice, starsi, błogosławienia swoich dzieci, wnuków. To jest coś niesamowitego. Wróćmy do tej tradycji błogosławieństwa przed ważnymi rzeczami, przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu. To się tylko zachowało czasami szczątkowo, kiedy małżonkowie, młodzi, narzeczeni idą do ślubu i rodzice ich błogosławią.
Ale to błogosławieństwo niech towarzyszy wam w codziennym życiu. Błogosławcie waszym dzieciom, wnukom, najbliższym. Pozdrawiajmy się często właśnie tymi słowami z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Nie bójmy się, nie wstydźmy się tego. To jest tak wspaniała moc, która została nam dana. Niech cię Bóg prowadzi. Często tak słyszymy w domach. Ja tak słyszę czasami w domu. Jak jestem, to mimo, że stary już jestem, to mój stary ojciec, który ma 91 lat, tak mówi. Z Panem Bogiem. Zawsze. I tyle lat już przetrwało to. I dlatego to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy tego nie zatracili, żebyśmy z tego skorzystali, z daru, który dał nam Pan Bóg, włożył w nasze ręce. Możecie błogosławić wasze dzieci, waszych najbliższych. Jakżeż ważne i skuteczne jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tylu jest poranionych, chorych, doświadczonych, gdzie zło na każdym kroku atakuje od dziecka po starego człowieka, gdzie potrzeba wsparcia samego Boga, który działa przez wasze ręce, drodzy rodzice, dziadkowie, bracia i siostry. Błogosławcie sobie wzajemnie, a nie złorzeczcie. Panie, spoglądamy teraz na swoje ręce. Wiemy, że one zawsze czyniły dobro. Były sytuacje, gdy nasze ręce może czasami krzywdziły ludzi lub Boga, były narzędziem grzechu. I przepraszamy Cię teraz, Panie Jezu, za ranienie drugiego człowieka. Może naszymi rękami zraniliśmy kogoś. Może za kradzież, za grzechy nieczyste. Przepraszamy za łapówkarstwo, fałszywe podpisy, współpracę z ludźmi czyniącymi zło. Przepraszamy też i za czyny naszych braci, którzy mają ręce splamione krwią niewinnych ludzi może. Przebacz, Panie, tym, którzy sięgają po narkotyki, alkohol, truciznę. Oni się niszczą swoimi rękami. A przecież Ty, Panie Jezu, powiedziałeś: odetnij rękę, jeśli jest Ci powodem grzechu. Lepiej Ci bowiem bez ręki wejść do Królestwa Bożego, niż mając obie ręce być pogrzebanym w piekle. Lepiej być zbawionym bez ręki. Ręce to wielki dar. I potrzeba nam postawić pytanie, jak ten dar wykorzystujemy w naszym życiu. Bo przecież one tylko mogą i będą się liczyły przed Panem Bogiem, tak jak powiedziałem. Trzeba nam sobie zadać pytanie, czy stanę z rękami pełnymi dobrych uczynków przed Panem Bogiem w dniu sądu ostatecznego. Liczy się, siostry i bracia, nawet maleńki, skromny uczynek. Może znacie to opowiadanie Fiodora Dostojewskiego, bracia Karamazow. On tam napisał historię o pewnej bogatej kobiecie, która była bardzo skąpa i po swojej śmierci została wtrącona przez diabła w morze piekielnego ognia. Ale miała dobrego anioła stróża. I ten anioł stróż tak kombinował, tak chodził. Mówi: muszę znaleźć coś, jakiś dobry uczynek, żeby tę kobietę wyciągnąć z piekła. No i tak chodził i kombinował. I wreszcie przypomniał sobie pewne zdarzenie i nie omieszkał tego opowiedzieć Panu Bogu. I mówi tak: Panie Boże, mam jedną rzecz. No jaką? Ta kobieta podarowała jednemu żebrakowi cebulę ze swojego ogrodu. Bóg uśmiechnął się do anioła i mówi mu: dobrze, ta cebula będzie ją mogła zbawić. Pochyl się nad morzem piekielnego ognia, wyciągając do niej cebulę tak, żeby ona się mogła jej uczepić i wyciągnąć ją stamtąd. Jeśli jej się uda mocno złapać tej jedynej rzeczy, przez którą okazała dobro, wciągniesz ją do samego raju. I rzeczywiście, tak jak Pan Bóg powiedział, anioł zrobił. Pochylił się jak mógł nad morzem ognia i krzyknął do kobiety: łap się czym prędzej tej cebuli. Kiedy to natychmiast uczyniła jeden z przebywających razem z nią złoczyńców, potępieńców,
uczepił się rąbka jej spódnicy i wzbił się razem z nią w górę. A tu jeszcze jeden grzesznik, tego drugiego złapał za stopy i taki wianuszek grzeszników na tej cebuli wędruje do nieba. Diabły były oczywiście niepocieszone, że przez małą cebulę całe piekło stawało się puste. I kiedy długi ludzki warkocz dotarł już do niebiańskich wrót, kobieta spostrzegła, jak wielu grzeszników uczepiło się jej spódnicy i krzyknęła: cebula jest moja, tylko moja, odczepcie się. I dokładnie w tym momencie ta cebula się rozpadła i kobieta razem z pozostałymi osobami znalazła się znowu w morzu ognia. No nie ma happy endu. A już myśleliśmy, że będzie. Pozostały stare przyzwyczajenia. Warto byśmy, siostry i bracia, zwrócili uwagę na te drobne nasze czyny, czyny naszych rąk, poprzez które możemy dawać chleb, dobro, aby zawsze w tych rękach był chleb, tak jak mówił brat Albert, bądź dobry jak chleb, aby każdy mógł przyjść i ukroić, wziąć kawałek z Twojego. Nasze ręce z chlebem to ręce z dobrocią, ręce z miłością. To ręce, dzięki którym wciągną nas do nieba. I tego życzę Wam, siostry i bracia, i sobie. Amen. A na zakończenie naszych spotkań z Jezusem dzisiaj i z Jego rękami prośmy we wszystkich naszych intencjach o uzdrowienie naszych rąk. O uzdrowienie naszych rąk z tego, co jest może złe, co nam przeszkadza. Wyciągnijmy te nasze ręce, otwórzmy je tak, żeby morze łaski spłynęło z tego ołtarza. Nie wstydźmy się, nie bójmy. Nic się nam nie stanie. To jest bezpieczne. I pomódlmy się tak, jak nauczyła nas sekretarka Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna, z modlitwy załączonej do balsamu miłosierdzia. Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem mocnym, Bogiem miłosiernym. Pragniesz mnie zbawić i dać mi szczęście. Poślij mi swojego ducha pocieszyciela i uzdrowiciela. Niech mnie ogarnie. Niech Jego łaska wylewa się na mnie. Niech mnie dotyka. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne. Uzdrawiaj, Panie, moje ręce. Napełniaj mnie troską o siebie i wiarę w siebie. Wyciszaj mój egoizm i ucz mnie dzielić się z innymi. Dotykaj moich najgłębszych potrzeb. Pozwól mi przyciągnąć do swojego życia miłość i dobrobyt. Uwalniaj mnie z uzależnień. Wejdź ze swoją mocą w mój niepokój o sprawy materialne. Działaj we wszystkim, z którymi wiążą mnie relacje finansowe. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że spojrzałeś na mnie, że wziąłeś moje dłonie w swoje dłonie i dotknąłeś mnie swoją łaską. Amen. Amen.